Witam Was, umiłowani moi, na kolejnej nagrywce. Dzisiaj może jedna z ostatnich nagrywek w 2018 roku, no, korzystając z okazji, że jest ładna pogoda, więc wybraliśmy się z żoną na wycieczkę. Tam po mojej lewiźnie znajduje się miasto Ząbkowice Śląskie, Frankenstein inaczej. Także mijamy Frankenstein po lewej, do miasta nie wjeżdżamy dzisiaj. Ja kiedyś zastanawiam się na zrobienie takiego urbexu na temat samych Ząbkowic Śląskich, ale na chwilę obecną muszę się merytorycznie trochę lepiej przygotować do tego nagrywania. A w chwili obecnej, no dzisiaj jazda taka generalnie testowa, pierwsze 600 km na motocyklu Yamaha MT-07 za mną, Miecio, bo tak go nazwałem. No jeździ się nim super, ja po prostu się uzależniam od niego strasznie i ja nie wiem, jak ja przeżyję ten okres, kiedy spadnie śnieg, czy po prostu będzie na tyle zimno, że nie, po prostu jazda na motocyklu nie będzie możliwa. Oj, strasznie wieje tutaj, nie wiem, czy mnie w ogóle będzie słychać. Jadę nie szybko, spostrzeżenia takie, no. Tam była konieczna regulacja, o, ale wieje, była regulacja hamulca, skoku, dźwigni, regulacja trochę sprzęgła, mi się wydawało, że takie miałem trochę miękkie. No, a tak to nic, motocykl jeździ, zastrzeżenia mam podobne do innych użytkowników jeżdżących na MT-07, do odległości do dashboardu, do wyświetlacza, licznika, czy jak go tam zwał, do tego komputerka naszego, mógłby być za stacyjką, czy przed stacyjką. Co prawda by to ewentualnie umożliwiło też, żeby tutaj byłoby więcej miejsca na podpięcie sobie jakiegoś różnego rodzaju dupereli, czy gniazda, czy uchwytu na GPS, czy na telefon, czy ewentualnie montaż, bo tutaj mało miejsca jest, montaż tego owiewki, bo tak planuję też owiewkę kupić. Także takie myśli mnie nachodzą. No i układ guziczków tu po lewej stronie, bo muszę się przyzwyczaić. Ja nie wiem, czemu nie korzystają ze standardowych, tylko sobie coś tam wymyślają. No cóż, no takie była koncepcja. Koncepcja tutaj samego, jakby to powiedzieć, inżyniera, który projektował, projektanta tego motocykla. No i tak to musi być, no teraz to już nie, teraz tak to jest i nic na to nie poradzimy. Tak to jestem bardzo zadowolony z motocykla, bo rzeczywiście no to jest inna jazda. Ktoś powie, że się nie nadaje na trasy. KTM się mniej nadawa, a tutaj tym motocyklem to ja myślę, że trasy takie rzędu tych 300-400 km dziennie, to dla niego to jest pryszczyk. Co do spalania, cztery razy tankowałem motocykl i tak jak widzicie, tak jak jadę w tym momencie, bo tak jeżdżę cały czas, ani nie szybciej, ani nie wolniej. No tam momentami może jakieś tam się zdarzy, jakieś wyprzedzanie, bo to tam się doda gazu. Ja staram się zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w... Ale ładny widok. Przedstawionymi w instrukcji jeździ, czyli pierwsze 600 km nie przekraczałem tych 5000 obrotów. Cały czas trzymałem się poniżej tej wartości i powiem tak, jeżdżąc w ten sposób, to i tak nie zamulałem nikogo tam. Tak jadąc sobie te 4000 obrotów na szóstym biegu, to i tak mamy prędkość dozwoloną na drodze, tam gdzie około 90 na godzinę. Spalanie kształtowało mi się na poziomie 3,8 pokazuje komputer, 3,78, ale ostatnie tankowanie, które tutaj zalałem wczoraj i zrobiłem, wyobraźcie sobie, na 100 km na 3,29 litry. Tak jadąc, jak w tym momencie jadę. W tym momencie mam 73 km przejechane od zatankowania tamtego i jeszcze nie uciekła mi ta cegiełka, więc uważam, że to jest dobry wynik. Zobaczymy, jak dalej będzie.
No jazda jest tu po górach, raz się jedzie z ujętym gazem, raz trzeba niestety do tego gazu dodać więcej lub mniej, więc tak to wygląda. Co do jazdy na motocyklu, wydaje mi się, że jest stabilniejsza od KTM Duke'a, nawet przy tym mocnym wietrze, który dzisiaj mamy. No to dość stabilnie, no jest cięższy, może dlatego, ma szersze opony. To ten motocykl tak go nie majta. No jedynie co mi majta w tym momencie to głową. Wiadomo, że jeszcze mam na stelażu tą kamerę. Kask jest jaki jest, to nie jest to jakaś górna półka, chociaż też nie mało kosztował ten kawerk. Więc nie wiem czemu oni tak wolno jadą, można trochę szybciej jechać. Wygląda. Motocykl daje niesamowitą, dla mnie bynajmniej w porównaniu do Duke'a, chociaż tam też było nieźle, ale tutaj ta elastyczność tego silnika jest dla mnie zajebista. Po prostu włączam sobie piąty wiek, bo tak zazwyczaj po terenie zabudowanej jadę na piąteczce, mam te 55 licznikowe. 55 licznikowe i tak po prostu ja sobie jadę na piątce, dodaję gazu, rozpędza się do 5000 obrotów i motocykl robi to bez problemu, bez żadnych takich szarpień czy coś tego. Tego brakowało mi w Duke'u, po prostu możliwości jazdy na niskich obrotach. Ja lubię po prostu taką jazdę. Duke niestety nie. Duke lubiał być kręcony. Jeżeli się... Taka prawda, że jazda 3500 to już była graniczna z szarpaniem, a tak naprawdę to 4200 te obroty to umożliwiały jakąkolwiek taką jazdę w miarę płynną bez szarpania. Tutaj to już od 2800, 3000, a może nawet mniej motocykl już, no teraz jedziemy 3100 obrotów, motocykl świetnie jedzie, mamy prawie 80 na godzinę licznikowe. Czego mówię o licznikowym, bo jednak to co zwróciłem uwagę, to właśnie teraz sprawdzaliśmy z żoną, że motocykl ma, czyli ten licznik, komputerek ma tendencję do oszukiwania. O, 75 km i zniknęła mi pierwsza cegiełka. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o spalanie. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Wydaje mi się, że dobrze. Że ma tendencję do oszukiwania i także i to oszukiwanie jest na poziomie 5 km. Od prędkości, no przykładowo tam jadę 90 na liczniku, tak naprawdę mam 85, 55, a tak naprawdę jadę 50 i to jest, nie wiem czy to od góry, jest 5 km jak gdyby ten oszukuje. Tutaj po naszej lewej stronie, tak na godzinę 11, 10 widać zarys pałacu w kamieńcu ząbkowickim, ale mi w gardle zaschło. Dzisiaj go zwiedzać nie będziemy. Ładnie te flagi wyglądają. Wczoraj było święto niepodległości, dzisiaj mamy 12, dzień wolny od pracy. I tu właśnie, o, prędkość nie działa. Też bym sobie przetestował, jaką prędkością jadę. Kiedyś też przygotuję się więcej merytorycznie, podjedziemy pod ten zamek i tutaj coś porozmawiamy o nim. No to najprawdopodobniej będzie już w 2019 roku. Nie chciałbym po prostu wykręcić wszystkich odcinków i wszystko pokazać w tym roku. Dzisiaj to taka jazda ma być luźna. Pod sam pałac udawać się nie będę. Miejsce warte zobaczenia, tym bardziej, że niedawno jest ono udostępnione do zwiedzania. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i wybiera się na Dolny Śląsk, tutaj do Kotliny Kłodzkiej oraz ich obrzeży, no to warto to miejsce zobaczyć i to moim zdaniem to jeden z takich sztandarowych punktów do zwiedzenia jakiś tutaj budowli czy miejscówek na terenie Dolnego Śląska. Także tak, dygresją, mamy mówić o Yamasze, o Mietku. Więc Miecio, na razie jestem bardzo zadowolony. Spalanie przez te cztery tankowania zlitrażowane
wyszło mi, jedziemy prosto, wyszło mi 3,6, więc naprawdę niziutko. Ile mi wyjdzie w praniu? Ja jestem, jak to się mówi, wielkim fanem ekodrivingu i to zawsze będę powtarzał. I dla mnie to jest ważniejsze, ważniejsze niż osiągi stricte, ile on wyciąga, bo wiem, ile on może wyciągnąć. No, generalnie w moich warunkach tutaj, które oferuje mi jak to się nazywa, warunki drogowe, no to wiadomo, no wyciąga 90, bo żadnej autostrady tu nie mam. No tak naprawdę każdy wie, ile wyciąga taki MT-07, bo no to jest na pewno 200 plus. Więc to kolejne próbowanie osiągnięcia takiej prędkości tutaj, no moim zdaniem na tego typu drogach, no nie jest zbyt, jak to się nazywa, zbyt rozsądne, więc nie będę go próbował. Na pewno to, co oferuje mi Yamaha MT-07, to jest i tak z nadwyżką samo przyspieszenie, moment obrotowy, przede wszystkim moc silnika, wygodę, no to jest naprawdę na in plus. Są pewne rzeczy, które bym chciał zmienić, na pewno sobie dokupię na prawą rękę taki, jak miałem w tym, taki pseudo tempomat, czyli taką nakładkę na to, żeby się nadgarstek nie męczył. Zastanawiam się też, no wiadomo, będzie owiewka, będzie, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będzie stelaż na kufer centralny, bo to jest priorytet. Może wymienię klameczki, może zdecyduję się na podwyższenie kierownicy, no i zmianę umiejscowienia licznika, czyli przed stacyjką. Także to mam zamiar zrobić. Chip tuningów żadnych nie będę robił. Nie będę też mocował, bo jest możliwość ewentualnego downshiftera, shiftera zamontowania, ale to już, no nie wiem, no, podoba mi się to, ale generalnie czy ja to będę umiał samemu zamontować, a czy oddając do jakiegoś warsztatu, co się dzieje? Proszę? Aha, żona rękawiskiej biura. Czy oni to założą dobrze? Chyba nie będę tego robił. Motocykl i tak generalnie jest wspaniały i zmian w takim zewnętrznym tuningu robić nie będę. Na pewno też nie będę wymieniał tumnika. Dla mnie ktoś mówi, że jest brzydki dźwięk. No może jest brzydki dźwięk, może tego dźwięku po prostu nie ma, bo tutaj dźwięku generalnie chodzi o motocykl jak samochód, jak skuter. Jest bardzo cichutki i dla mnie to jest wielką zaletą. Także to są moje odczucia takie, które mówię po 600 km tuż przed przeglądem. No przegląd nie wiem, czy uda mi się w tym roku zrobić. Może będzie to stop taka pogoda, to jeszcze zrobię w tym roku przegląd. Jeżeli nie, no to przegląd będzie w 2019 roku pierwszy. Na tym kończę mojego motofloga z pięknej Kotliny Kłodzkiej, z obrzeży Kotliny Kłodzkiej, bo teraz jedziemy w stronę Złotego Stoku. Wieje niemiłosiernie, nie wiem, czy słyszycie. Mam nadzieję, że się motoflog podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pa!